Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku gry Assassin's Creed Odyssey. Dzisiaj jesteśmy już w Koryncie. Mamy tutaj jakiegoś drobnego questa do zrobienia, bo jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to wyskoczyło nam sporo takich mniejszych zadań, żeby odnaleźć naszą matkę. Jednym z tych zadań jest porozmawianie z Hipokratesem. Znacie na pewno to imię, bo jest coś takiego jak przysięga Hipokratesa, czyli przysięga lekarska. Fajna sprawa, że możemy akurat być w tym miejscu, wrócić do historii, jakby wziąć czynnie w niej udział. Oprócz tego będą tu jeszcze jakieś tam inne dzisiaj takie mniejsze questy. Zobaczymy, co wyniknie tak naprawdę, bo usiadłem do nagrywania jakieś kilka godzin temu i się okazało, że to nie jest takie proste, bo zacząłem tutaj, w grze po prostu jest taki grinding, że jest to jakaś masakra. Usiadłem na chwilę, żeby od razu zacząć nagrywać, ale mówię, o, tutaj mamy jakiegoś czciciela tego kultu kosmosa, to go zabijemy, z niego są itemy. I tak spędziłem 3 godziny na zabijaniu, ale zabiłem kilku tych czcicieli, mam trochę lepszy ekwipunek, jeszcze mogę ulepszyć, musiałbym iść do kowala, ale zrobię to chyba później. Jakiś trochę musiałem popływać po wodzie, bo to nie jest tak, że ci czciciele nie są blisko siebie, tylko bardzo daleko siebie byli, odblokowałem też dużą część mapy. A ja zapraszam was do oglądania. Łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Lecimy z naszym odcinkiem. Tutaj chyba nie powinno na nim nic grozić, chociaż dookoła niestety dużo ludzi nas poluje. Tell me where he is or by Ira I'll burn this clinic to the ground with you in it. I already told you what I know. I don't ask much. Hippocrates must show humility to ensure public order. Prostrate himself before the gods and declare that his skills are gods given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippocrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. Po co ten gniew? Cofnij się. I'm sure there's no need for raised... Who are you? I'm looking for a man named Hippocrates. Yet another crazed follower of the madman himself. Tell your impious master that unless he makes a public apology and soon, this priestess of Ira will gather an kapłanka army Hery, out of my kapłanek way. To też muszę iść, bo tam właśnie może być moja. Oh, thank all the gods, she's mama. Gone. I thought she was going to kill me this time. What's going on? I am Sostratos. Croesus has accused my master Hippocrates of impiety. Is he impious? He believes that beyond praying, people can take their health into their own hands and make themselves well. Fascinating. Can I speak with him? Jak to się nie brzmi, co? W dzisiejszych czasach. Odszukam, gdzie jest. I need to meet Hippocrates. Yes, but he's gone southeast of Hera's watch to help... Dobra, to już mamy jedną informację. The priest... All fine. No, musimy... My good. Zrobię to za odpowiednią opłatę. My. Here, take this. Though perhaps Hippocrates can teach you something about. How will I know who I'm? Head southeast of Hera's watch. Zobaczcie na. Pokażę wam teraz mapkę. Mam nadzieję, że. Dobra, bo tutaj jest dwóch najemników, takich silniejszych. Jest lepiej w krzakach być cały czas. No, jeden. Ten jest okej, luźny, ale ten jest dosyć twardy. Więc tak, co my mamy tutaj do zrobienia? Tutaj mamy... Nie wiem co. Może coś wiedzieć, co Maryna, dlatego też jak coś... Porozmawiaj z Hippokratesem. Dobra, to pójdziemy najpierw tutaj, odblokujemy sobie i porozmawiamy z Hippokratesem. Ja chciałem wam jeszcze mapę pokazać, bo troszkę tutaj odblokowałem. Tutaj byłem na tej wyspie. Na tej wyspie to już chyba wcześniej, ale musiałem całe tutaj te morze opłynąć. Później musiałem wrócić i tutaj też był jeden czciciel kultu i to teraz wygląda w ten sposób, że mamy już tylu zabitych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzisiaj zabiłem chyba 7.
albo 8, a 2 już było zabitych, czyli na przykład ten Elpenor był zabity i tu jakoś tam wcześniej kogoś zabiłem, nie wiem w jaki sposób, ale chyba jakoś tak przypadkowo natrafiłem. No i mamy też informacje o innych, ale jeszcze są niejasne te informacje, mogę ewentualnie ich odszukać, ale no tutaj będzie więcej czasu, więc muszę wcześniej znaleźć gdzieś tam jakieś info o nich, żeby łatwiej mi było ich znajdywać. Więc ja teraz jadę szybko tutaj, odblokuję przy okazji i wrócę do was już przy Hipokratesie. A jeszcze wam nie pokazałem tego Koryntu niestety, bo zobaczcie, on jest ogromny. Jest nawet chyba może i większy niż Aten, ale może nie, bo te Ateny były podzielone na takie dwa większe miasta. Ale tutaj mamy synchronizację, fajne są te synchronizacje, więc też wam pokażę, one naprawdę są elegancko zrobione. Ale to jest taki szpan twórców gry. Lubią, a nie lubią to pokazywać, ten kunszt swój, bo nawet nie można przerwać tej animacji oblotu. Widać, że chwalą się tym, że lubią się troszeczkę lubią być wychwaleni. Tam jakąś misję. A, bo tutaj jest dom jakiegoś tam dowódcy czy kogoś. Sanktuarium Hery. Dobra, idziemy na górę. Tam będzie Hipokrates chyba. Mam nadzieję, że tego drugiego questa dla tego chłopaczka nie musiałem zrobić wcześniej, przed wizytą u niego. Jaskinia pana. Pan to taki Bóg. So, what has caused this man's condition? An excess of phlegm, doctor. In the immediate sense, yes. But more importantly, he suffers from neglect. Neglect? Good food, warm clothing, so much could have helped. But since other caretakers assumed his condition was a punishment from the gods, they neglected him. Challenging tradition. You must be Hippocrates. Yes, I'm also very busy. This will only take a moment. I won't keep you away from your patients. And your students? Observation, experience, and experimentation are crucial for treatment. My followers are learning that. I've come from your clinic in Argos. Sostratos asked me to give you this. I knew I forgot some things. Sostratos is a good physician, but a better apprentice there is none. Did you ask him to pay you for this delivery? Of course I did. I'm Amisios. Ungenerous, but honest at least. What can I call you, Mistios? Alexios of Sparta. What did you come here for, Alexios of Sparta? Szukam, poproszę, pomóż mi kobietę czy matkę. Możemy do niego powiedzieć. Hippocrates, I need your help. I was told you may have helped my mother. I'm trying to find her. But we see all kinds of mothers. They walk all day so that Hippocrates can see their children. Maybe the priests at the sanctuary of Asclepios can help. They keep detailed records of all who pass through. Please, Hippocrates, I came very far to meet you. As did this patient, and the one before him, and the one before her. My patients need me, but my notes on diseases of the mind were taken. Retrieve them, and I will help you find no, tak, what you seek. Quest like hurry, quest. This patient doesn't have much time left. Sostratos uprzedzał, żeby nie spędzić twojej łysiny, gdzie mogły być te zapiski. Czy to zabrał twoje zapiski? Czego moja matka mogła szukać świątyni? I was a young man then. When I encountered a situation beyond my skills, I would send the patient. And these priests keep records of their patients. Yes, engraved in stone. Okej, czyli są zapiski. Co to jest w zapiskach? O łysince może nie będzie drażliwy temat, dla mnie też. Dobrze. I teraz tak. Czy daleko jest, czy nie? Na razie nie widzę, gdzie to może być. Musimy wziąć zadanie. Doktor zaprasza do siebie. Zobaczcie, jak nagle na 20 level wskoczyły mi questy. Trochę dziwna jest, trochę to dziwne. Nie wiem, czy one się zeskalowały, bo one chyba były wcześniej na 17 level, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Pozdrowie z Dymasem, by zdobyć notatki. Medyk przybywa. Chyba to muszę zrobić.
Dobra, jestem na miejscu. Muszę uważać tylko, bo to jest najemnik, który ma 46 poziom, ale nie wiem, czy od mnie ściga. Chyba nie. Oni chodzą ci najemnicy, ale to nie jest tak, że oni wszyscy na mnie plują. If you're here for your purification bath, you'll have to come back another time. I'm here for information. In that case, you can go straight to Hades. I need to know about the Spartan woman who came through here many years ago. Did that eagle of yours sit in your ears? Okay. I'm under strict orders not to talk to any mercenaries. Especially not about Spartan women or injured babies. My eagle will tear out your tongue, priest. Forgive me, not the tongue. Not like Medon. Chrysis threatened anyone who speaks to the eagle bearer. Did she? Tell me about the woman and her baby, and I won't drown you in your bathhouse. How's that for a threat? Please, no! There is already a corpse in there. What are you talking about? Snakes! Snakes? They're everywhere! Must have escaped from the Tholos. We keep them for treatments, but they invaded the bathhouse. Kolejny quest. These snakes killed someone. A patient was purifying himself when they slithered in. Turns out he's terrified of snakes. Fell over dead. Now the snakes have made him their home. What if I took care of your snake problem? Oh, most definitely. The purification bath is crucial in the path towards here. Dobra, to teraz szybciutko. Oh, I'll take care of your snake problem. Jeszcze dwa questy gdzieś są dookoła, więc chyba też nie muszę zrobić. Będę później w plecy ostro zlewany. Coś się dużo kościorów jest. Dobrze, tutaj musimy to oczyścić. Nie, to nie w tym. Nie w tym pomieszczeniu. Ale tak mnie denerwuje ten napis na środku, żeby użyć Ikarosa. Jest to no, strasznie beznadziejna rzecz. Psuje grę bardzo. No i co, jak ja mam tam wejść? Ja pójdę najpierw tutaj, nie wiem co tutaj mam zrobić. Podziemna rura jest połączona ze źródłem wody. Musimy zbadać teren tutaj. Nie, no tutaj musi coś być, ale nie mogę nic zrobić. Co jest? To nie to. Chyba, że najpierw mam tam iść. Dziwnie ten najemnik się zachowuje, jakby jednak chciał coś ode mnie. Idę do tam znaleźć ten pokój. Dobra, są tutaj te węże. Or flood them with cold water. Nie wiem, a no w takim razie był wybór, albo użyć tamtej rury chyba, tak? Albo je zabić. No nie wiem, czy ktoś tutaj miał problem z zabiciem tych węży. And? I carved up every single one of my babies. What have you done to my babies? Okay. Your snakes infested my bathhouse. A sick man is dead because of them. You did this. To było jego polecenie. Good snakes are dead snakes. You'll pay for this. Well, cholera, ciekawe, czy będzie na mnie jakiś najemnik nowy. I took care of the snakes. Now you're going to. I actually don't know anything. It was before my time. The man who does know. Chyba go się zabije zaraz, bez kitu. Lucky snakes. At least I got the name. Medon. Co może nauczysz? Chyba nie da się go zabić. Kurde, nie da się go zabić, nie? Ale co za śmieć. No, dobra, w takim razie musimy tego Medona gdzieś jeszcze znaleźć. Tylko gdzie on jest? Zadania... No nie wiem,
muszę chyba znaleźć. Wszystko jasne, muszę po prostu pracować z innymi kapłanami. Jeden jest tutaj, jeden jest tam. I to są te też wykrzykniki, czyli dla nich też będę musiał questa w takim razie zrobić mimo wszystko. Więc pogadajmy sobie z tym gościem, nie wiem, czy to będzie ten Medus. Greetings, young one. Yeah. Come to offer Asclepios a sacrifice? No. But I'm searching for a spark. The great goddess Ira guides many mothers to the sacred place. Surely I'm too feeble to remember them all. Ten przynajmniej normalnie what gada. Are these stone slabs for? These are records. We document all who pass through, their illnesses, treatment. Then I don't need your memory. Niezłe karty tych, I just need to find the right stone. Wyobraźcie sobie coś takiego. Yes, of course. That's very wise indeed. My mother came through here. And unless you want me to paint these stones with your... Please, it's Chrissis. She said that anyone who talks to the Eagle Bearer will be paying a visit to Hades. Then don't talk. Just bring me to the stone that can. Follow me then. Quickly. We must... Lead the way. Tam jakiś gość przeszedł za nami. This way, over here. If anyone is watching, they'll have my head. What kind of sanctuary isn't safe for its priests? Times have changed, Eagle Bearer. Wszyscy już o mnie wiedzą. Broń niestety mam 18 level, a broń mam chyba na 17, ale fioletową, nie złotą. Ale mieczami większy damage zadaje. I remember this tale. I to jest ten rejestr, mało ludzi chłopak. I don't need the history, just the details. It tells the tale of a woman with worms in her throat. Asclepios took off her head so we could remove them, then reattached it in her sleep. Definitely not the right one. I wonder what Hippocrates would think of these treatments. A, musimy pochodzić tutaj po tych wszystkich tabliczkach tutaj. He's healing the sick right now. He puts too much faith in his nie wiem, czy to dobre leczenie, jeżeli chcesz usunąć robaki, usuwasz głowę, później przyszedł. When it comes to life and death, I prefer hands. Are all the testimonies so outrageous? Writers today, Thucydides, Evripides, the petulant Aristophanes, all of them try for realism. But what really inspires is greatness. Czy to będzie jakaś płatka? Keep away, don't want trouble. Się przygonił wojaka. Porozmawiaj ze starym kapłanem. No to się przejechaliśmy, ja pierdzielę. A man's best friend indeed. This is hopeless. These stories give people hope, Eagle Bearer. Well, I'm losing mine. Tell me about Chrissis. A very powerful... Dobra, wiecie co? Myślę, że to nie jest jakieś mocno interesujące, żeby odcinek polegał na tym. Odwrócę was, jak będzie coś ciekawszego, ważniejszego. Marta came here with child. Sought pity from the gods. Why is most of it scratched out? I'll just tell you. I know this one by heart. The Spartan woman arrived filthy and bleeding from her travels. We cared for her, gave her food, a bath, and she left. Where she went, I do not know. The child to chyba tutaj could jednak not było. Be saved. Who does know where she went? Właśnie, co to za dziecko? We've been spotted. Meet me later, near the olive tree of Heracles, at the entrance of the sanctuary. And what do we have here? A priest that... May the gods be with you, Plistos. I was just on my way to the archives when this Mystheus bumped into me. Is that so? And what were you both chatting about so fervently? Podejrzane, że akurat przy tej tablicy, nie? I'm filthy and could use a good bath. The kind... Yes, that's correct. The bath...
The baths are for healing the sick, not for washing the blood off one's hands. Leave. Dobrze, i szukam kolejnego celu. Mamy już trochę informacji. Musimy się spotkać z kapłanem Medonem, który prawdopodobnie wie o tej matce. Aha. Tylko, że ma wycięty język. Nie wiedziałem, że ja tutaj nie mogę ten... Że nie mogę wchodzić, że mnie ta straż od razu przydybie. W ogóle walczymy widłami, tak? Tam kolejny, a mia! Dzisiaj się tyle nawalczyłem, że tak mi się nie chce. Słaby ten trójkąt jest ogólnie, lepiej mały miecz, tylko ten jest na 19 level, a miecz mam na 17. Bo właśnie level mi jeszcze wpadł. Coś mi nie idzie ta walka. O nie, jeszcze jakiś ten idzie, god damn it. Upolować i dumnie, a tu jest ten na wysokim levelu. Ale on chyba nie idzie na mnie. Dobra, zaraz do rozwiązania to potrwa. W sumie trwało to tak długo. Jak łuku się używa, to wtedy jest króciutko. Idzie o mnie? No niestety, ale dobra, muszę stoczyć teraz jeszcze dużo więcej. Strasznie dużo jest przedmiotów, ale kurde, no to jest takie beznadziejne, że mam już jakieś fajne przedmioty na 17 level, ale to już jest dawno teraz mi nieprzydatne, no i tak teraz taka zabawa właśnie beznadziejna wychodzi. Dobra, jakoś tam się udało, nawet nie zginąłem. O dziwo. No spróbujemy porozmawiać z niemową. No to nie jest zły kapłan. Guards! They're dead. And you must be Medon. He doesn't speak. Ciekawe, czy z języczkiem, czy bez języczka. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. Aha! I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Medon is a caring, generous man. I want answers from him. Młodziutko se ogarnął. Tell me about the Spartan woman and her baby. He can only answer yes or no. Czeka, ta kobieta miała the na Spartan imię. Woman. They said she had a baby with her. Was it hers? The baby was close to death when they arrived. Medon prayed for its life. A skąd ona może wiedzieć? Zaliłeś dziecko? You saved the child. No? He did everything he could, but the baby was badly wounded. Czyli dziecko nie żyje. Did she tell you where she was going? Też nie. Do all sanctuary priests take their servants to bed? I am not his servant. We share a sacred bond. Sacred? Right. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my sister here, you and your priests left her for dead. Była, ale ty no powiedziesz, że nie pomógł jej, ale didn't like you telling the story. That's not what happened. What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby, did everything he could. Będą wspominki. I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky she survived as long as she did. That fall was devastating. My baby. My baby. No dobra. Listen, there's nothing we can do for you anymore. Ja myślę, że zabrali to dziecko. They're gone. They're both gone. Tu jest jakiś grubszy wałek chyba. He wept for that Spartan woman so far from home. Her baby barely recognizable, hardly breathing.
NPC should have had your tongue cut out. I want answers from someone who was actually there that night. Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? To nasz następny cel będzie. Chrysis possesses every tongue around here. Alpha. To jest nasz cel. Laska z Argolidy. Dostaliśmy laskę z Argolidy. No właśnie to jest takie... Nie wiem po co dają jakieś takie bronie różne, jakieś trójzęb i tak dalej, bo one są słabe. A mógłbym mieć w tym czasie jakąś lepszą... Lepszy miecz, bo ta włócznia jednak fajna jest dzida, ale fajnie się nie uklepie, ale one są dużo, dużo słabsze. No dobrze, słuchajcie. Także ja teraz zobaczę, gdzie mamy dalsze nasze poszukiwania. Wracam do was po dwóch godzinach. Musiałem wykonać te questy. No one takie były z dupy, no nic ciekawego w zasadzie. No musiałem trochę powalczyć, zabiłem jakichś tych najemników i strasznie mi się zeszło, no to jest... Ciężko jest tutaj zrobić jakiś fajny quest, żeby go pokazać. Wszystkie są takie krótkie i powtarzalne. A worthy pursuit, though it cost this man his life. The payment we should seek is the preservation of life. A good doctor puts the needs of his patients first. I have learned a lesson today. I will take some time and write down what I remember of your nose, Hippocrates. Hippocrates, I'm sorry the patient died. But I still need to... Come with me. We should talk. No w sumie tej matce już mamy... Dużo wiem, nie wiem gdzie poszło. The importance of dying to maintaining one's health cannot be overstated. What good can one apple really do? Well, taken daily, they can keep the doctor away. But to more serious matters. I know why you're here. You're looking for your mother. You remember her? I was young then. I didn't know how to help. I turned her away. But her look of determination and despair was burned into my mind. It has never left me, and it never will. After, I swore to Apollo that I wouldn't turn away another patient, that I'd dedicate my life to the cause. She made an impression on me, your brave mother did. She would be happy to know that. I know something that may help you find her. I swore I would never tell anyone about Dolops and his past, but I owe this to your mother. Who's Dolops? Dolops he was a priest who dedicated his life to helping orphans. It's possible he remembers that night long ago. Maybe he would know something about you. I'll go see this man. Thank you, Hippocrates. No to mamy kolejny trop, no bo jeszcze tu już nie pamiętam jak ona się nazywa, tak długo to wszystko trwa. Shariza? No to ona jest tak do odwalenia. Czyli tak, tu jest w ogóle jakiś gość nowy, już idzie po mnie. Tych nie, ja nie wiem, oni zrobili tylu tych najemników, że to jest masakra, nie? Po prostu jest ich tak dużo. To będzie, spotkaj się z Ksenią, znajdź rolnika i porozmawiaj. Rolnik przebywa, to chyba to. Ale nie jestem pewny, zaraz zobaczę. Tutaj on się znajduje, to jest jakiś rolnik, gdzieś tam się ukrywa, ale chyba nie ma tutaj żadnych strażników. Także idziemy do środka od razu. A, tutaj trzeba do niego zapukać. Calm down, Hippocrates sent me. The great doctor is concerned for my health? Yes. And... Tell him... Someone tried to kill me. Kill you? He said you worked with orphans. That's why I'm here. That was long ago. Now I'm just... And I'm Amistios. If I stop this killer, will you speak with me? I will. No to kwestik za kwestik. Ja pierdzielę. Tell me what happened. To mógłby chcieć twojej śmierci. Oni są bardzo czarne. It was my neighbor or my landlord who attacked me. But you can't punish someone unless you know they're guilty. I'll be back when I figured it out. Dobrze, co tu się stało? O, muszę śledztwo zrobić. Mistios! I have some. Alpha, it was my. I'll be back. Nie, dobra, tutaj 35 metrów. Tu musimy dochodzić prawdy.
This armor is broken, but it was valuable. If it belonged to the attacker, he's either wealthy or very lucky. Dobra, teraz tutaj jeszcze tam świadka mamy. This black cloth is fine enough for a king. Would do well as a mask too. Może ktoś z kultu i będę miał artefakt. Did you see someone attack Dolops? Yes. It was Who did it? I couldn't see clearly, but I think it was that bull-headed neighbor of his. He must. Thanks for letting me know. Nie sądzę. This knife has seen better days. Like something a poor farmer would use. Tu też jakiś świadek? I'm looking for the person who attacked the... I saw it happen. His face was covered, but I'm sure it was our landlord. He lives all alone and hires soldiers to... Thanks for letting me know. Czyli jednak chyba... Czasami za bardzo lubi się wspinać. I know who did it. What do you think? To sąsiad, to gospodarz chce coś śmierci. It was your landlord. Of course. I'll take care of him. Be careful. Mam nadzieję, że to prawda. Nie wiem, czy to może być ważne, czy ja go zabiję, czy nie. Dobra, jestem w środku, ale nie mogę na siebie, znaczy nie jestem jeszcze w środku, ale nie mogę na siebie zwrócić uwagi. Czekajcie, tam jest gość. Musimy orła szybko użyć, znaczy tego sokoła. Bo oni się nie mogą szczaić, ja tu po prostu muszę wejść i z nim pogadać, ale nie muszę chyba zabijać tych wszystkich gości. Tym bardziej, że to dużo czasu zajmuje, a tak naprawdę mało jest z tego expa, nie jest to jakieś konieczne. Ale po cichutku będzie można zabić. Jak to zrobić? Chyba da się tak. Tego. Dobra. Tu w środku jest jeszcze jeden asasyn. Kurde. I to taki lepszy. Także on tu alarm zaraz będzie wznosił. Mam taką fajną nową umiejętność, która wykonuje taką serię cięć. Tylko, że aż trzy paski adrenaliny są na nią potrzebne, ale to jest dosyć duży damage, więc się chyba opyla. Nie mogę uderzyć tego gościa pewnie, on z... Dobra, jeszcze ten pasek. No kurde, on ucieka. Chciał mnie... Skubany, chciał mnie kurde spalić, nie? Idę z tym gościem pogadać, można? Wciął mu głowę, widzieliście to? Chyba jednak muszę zabić tych jego ochroniarzy. No, tą rurę daje. No z tym gościem trochę będę walczył. Właśnie to mi się trochę nie podoba, że jakby ten mój damage się w ogóle nie skaluje z poziomem gry. Przeciwnicy są coraz silniejsi, ale ekwipunek jest naprawdę ciężko zdobyć i gra polega na takim grindzie, no jakbyśmy grali rzeczywiście w jakieś MMO. I jest to przesada, no bo to bez sensu jest, że ja z takimi opionkami muszę walczyć, nawet minuta to jest bardzo dużo moim zdaniem. Tym bardziej, że ich jest, dużo jest tych typów, no. Wszędzie dookoła. No to powinno być tak, że chociażby z tego skrytobójstwa, no to na 100% powinienem zabijać na strzała. Oprócz powiedzmy tych najemników jakichś bossów. A tacy o goście, no to są wszędzie i to w dużej ilości. Nie? To mi się nie podoba w grze. Być może mogę to, nie wiem, zmniejszyć poziom trudności. Nie widział mnie. Dobra, i co ja mam zrobić z tym typem? Co mam go wyrzucić tutaj, zgwałcić? Porozmawiać z właścicielem. No i co teraz? No wstawaj! On nie jest zabity. Tylko nieprzytomny. Ja właśnie E klikałem, żeby z nim pogadać, ale chyba dlatego, że stałem za plecami jego, to... nie policzyło mi. Dobra, 5 minut czekałem. Także siemanko. Ewentualnie...
Ciekawe, co by było, jak gdybym go zaniósł. Może go zaniosę tam? Jeszcze raz. O nie, dobra, w dupie. Wyrzucam go i wracam do tego rolnika. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, dobrego gościa zabiłem. Your landlord is dead. He was a lot more than that, though. He was one of those people, wasn't he? I can't. Please, take this. You might find it useful. You wanted to know something. Hippocrates said you used to work with... I did, but Chrysis drove me away. So she did. Where did... In the woods near the sanctuary of Asclepios. Gdzie teraz znajdę? Can't be sure. But she used to pray at the altar of Apollo Maleatas. That's where she decided which children to train and which to let die. Czyli treniła. How did you come to work with Chrysis? I didn't have a choice. Cassandra. Chrysis kept you a secret. My birth brought shame to her. A to też ciekawe, że jest matką. What was Chrysis? She would take the children and teach them terrible things. Na szpiegów i żołnierzy mogli na to patrzeć. At a secret meeting in Delphi, I overheard Chrysis mention a great warrior. Could these children have been part of her plan? So she did see the oracle. Yes. Chrysis spoke of building an army with a champion at its head. Heros, czyli ta Cassandra. You've done? Hush, my child. May Ira bless our sacred family. Co? 16, na 16 level? Trochę dziwne. W sypialni Chrysis znajdował się napis Monstrum Hery. Choć uważano to za dzieło... Dobra, ale o co chodzi? A, bo ona jest czcicielką i ona mi tutaj po prostu wskoczyła, tak? Gdzie ona jest? To. Tak jest, dobra, no to wybierz się na Argolin. No to tutaj będę musiał ją teraz znaleźć. To jest altar of Apollo Maliatas. Ciekawe, czy... Dzięki, ziomek, sorry, już uciekam. Już idę. Nie wiedziałem, że nie można od ciebie brać tego. Dobra, zobaczmy tego questa teraz. Dobra, już jestem. To, co mi tak przeszkadza w tej grze głównie, to nawet nie są te główne questy, tylko to, że to jest tak wszystko chaotycznie zrobione, nie? Że ja mam teraz wziętych z 20 questów, każdy z tych questów jest kompletnie gdzieś w innym miejscu i nie ma takiej, wiecie, jakby ciągłości wątku. To mi trochę przeszkadza, no bo naprawdę, raz jestem tutaj i te levele się kompletnie nie zgadzają, gdzie ja mam być. I to jest takie nieuporządkowane wszystko, taki chaos jest. I, no i to mi nie przeszkadza, że jakby ta fabuła tak nie idzie, wiecie, do przodu. Nie, ogólnie to jest fajne, jeżeli gramy w Baldur's Gate'a, ale tutaj jest wszystko tak bardzo przesadzone. Dobra, porozmawiajmy z tu. No, porozmawiamy sobie. A warning. Must be getting close. Jakieś dziecko. Głośno płacze 150 metrów. O, takie wbieganie na te drzewa denerwuje mnie strasznie. Ci teraz chcę trochę ponarzekać na tą grę, bo z jednej strony, no to lubię tą grę i ona jest fajnie się gra. Ale muszę trochę ponarzekać, na przykład to denerwujące jest, że koń, jak przyjeżdżasz obok jakichś budynków, jakiegoś, nie wiem, nawet małego miasta, to koń zwalnia. Nie wiadomo w ogóle dlaczego, z jakiego powodu. To jest takie beznadziejne, że jakbym nie mógł sobie obok, nawet już nie mówię o tym, że w mieście, no bo to nawet rozumiem, nie? Ale obok miasta jak przyjeżdżę, to muszę być od miasta oddalona 200 metrów, żeby koń mógł biec galopem, czy jak to tam wychodzi. Najpierw chyba zasasinujemy tych typów. Ale myślę, że to jest jakaś pułapka, dlatego właśnie chcę ich najpierw zgładzić. On nie widział. All you cultists will die here! Mamy 21 level, także trochę grubo. Ona nie dostaje obrażeń. Nie, coś tam dostała, jakieś obrażenia z tego ostrza też jak była blisko, także nawet ładnie to wyszło. Duże hity. No to jeszcze raz.
Ale widzicie, bez tej umiejętności takie hity już dobre nie wchodziły. Dobra, cyk. Mogłem tam po cichu się tak naprawdę wpiąć, ale dobra, już trzeba iść tam. No i to jest fajne combo, z tego się fajnie bije. Tym bardziej, że później oni jeszcze są ogłuszeni. I można jeszcze tam jakąś seryjkę wysłać. Chodź, a nie tam daleko i leżysz. No zaraz zginę, nie wierzę po prostu. Dziecko płacze. Ta baba chyba nie miała instynktu macierzyńskiego za bardzo. Dobra, zapiszemy. Killing seems to run in your bloodline, oh mighty eagle bearer. Don't you dare speak of my family, snake. I still remember the night your mother brought me my child. The sad, pathetic thing, crying in the rain. Had I known then that Mirini had two children. But here you are. My family is complete. You speak of family, yet you send cult puppets to silence your own son. They're dead, by the way. Dolop ceased being my son when he turned his back on the gods. You mean turned his back on you? The baby was destined to be mine. He was too stupid to understand that. You let my mother believe her baby was dead. But she was. Oh, how your mother wept when that little heart stopped beating. But then I took care of her, placed her on this very altar, screamed for the gods to spare her life, and they listened. Co się stało z moją siostrą? I saved her by teaching her to suffer. To know pain so well that she would learn to welcome it like an old friend. And now she will teach you. Dobrze. Tortured her? She was just a baby. Jak się wkurwił. I taught her to survive. This world is cruel. It demands strength or death. Ale powiem wam, że te dubbingi są nieźle zrobione. I aktorzy też się tutaj przyłożyli. Ten Alexis jest moim zdaniem bardzo fajnie czytany. Where did my mother go? Po polsku to by było tragedia. That weakling crawled to the hills of Corinth. Tylko dobrze jest czytany. The monger was supposed to deliver her back to. Z kolei angielski Wiedźmin jest słaby. But she can't hide forever. She will give us more children. I'll run my spear through your throat. This world is pain. Your mother was a weakling who whined to the gods like a pig on an altar. I am more a mother to her child than she will ever be. I can be a mother to you too, Eagle Bearer. This Eagle goes Bearer. Beyond my family. You and your cult are going to destroy the Greek world. You talk of suffering, and yet you come drenched in blood and threaten my life. You are a killer, just like your sister. Here, let me show you. O ty suczko. Dobra, bieram dziecka. My child! Bieram dziecko. Już chyba ta stara baba nie ucieknie za daleko, nie? She was dying. Chrysis had me bring a gift to Ira so that he might be... Chrysis lit the temple on fire with the boy. Chrysis is a servant of Ira. What needs to be done? She left your... And you saved him. Gods bless you, Eagle Bearer. Sleep now, sweet son. I'm not sure saving that baby was the right thing to do. Chrysis' reign of terror must end. If what Chrysis said was true, Mirini believes my sister died long ago. I can't let Chrysis walk free. Kill that Malakas. Kill that Malakas. Ty, no to nieźle, 20 level. Prawie. I co teraz ja mam zrobić? Bo nowego questa nie dostałem. Także... ciekawe. Nowe informacje muszę zaczerpnąć.
No cóż, quest został zakończony i nowego questa nie dostałem. Nie wiem, jak teraz mam tą babę znaleźć. Ogólnie ona jest w tych czcicielach, ale jest napisane, że jest po prostu, znajdzie ją gdzieś w Warglinie. Także nie ma żadnej wskazówki, gdzie ona może być, więc będę robił teraz kolejny quest, który jest związany z tymi poszukiwaniami, też tutaj jeszcze w Koryncie. Ale to już w następnym odcinku, w dzisiejszym to wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Dajcie znać, co sądzicie o grze, czy może macie też takie... O kurde, co on mnie tutaj dźga? Wątpliwości, jak ja. Czy jednak gra wam się może też podoba i na te... mankamenty, powiedzmy, zwracacie uwagi podczas oglądania. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie będziemy poszukiwać mojej matki, mojej siostry. Cześć. Jeszcze na zakończenie, bo trochę jeszcze tutaj grałem. Jakiś quest mi się pojawił, jakaś kobieta wzywała pomocy w kompletnie innym miejscu, jesteśmy tutaj, że jacyś bandyci napadli jej męża, on poszedł z nimi walczyć. Zobaczmy, chcę wam pokazać, o co chodzi. Niestety on nie przeżył, no i jest crisis. Can't help but do the right thing, can you? Can't help but do the right thing. It's yep. An honor to give your life to Ira's greatest priestess. He died willingly. With him gone, I have room for one more on my council. Zajebisty głos ma ta mama, taki rzeczywiście obłąkany. Pomszczę moją siostrę. You've lost your mind. A world where a killer like you... This is the world you helped to make. Very well. If you wish to be an agent of chaos... Agent of chaos? Then kill, child. Czekajcie, o tu wilk, zobaczcie, pomógł. Ona już nie ma, ona już nie żyje, wilk ją zabije, ale beka. No tutaj czasami jest coś takiego, że właśnie zwierzęta zabijają, no i ten, no i on ją zabił. No i niestety, wolałbym, żeby tą zabił, bo ona ma dużo więcej krzepy. A dlatego zdążyłem wam pokazać, że przegrałem poprzednią walkę, ale zostało... nie wiem, po prostu jakoś tak... No już myślałem, że wygrałem i zacząłem i przestałem uniki robić i się wysypałem na koniec, a mieli już resztkę życia. Ups! Muszę te moje R ładować i unikać tych czerwonych ataków, bo one są mega fajne, mega silne. Ale fajne, świetne jest to, ten slow motion, gdy ja unikam tych ataków i to, że ja wtedy mogę właśnie ich atakować, jest zwolniony czas. To jest tak zajebiście zrobione, to jest lepiej zrobione niż w Max Payne'ie. Nie wiem, czy ktoś z was ogarnia Max Payne'a, czy ludzie są tutaj za młodzi, ale to była gra, która kiedyś robiła mega furorę. Była świetna gra, tam był właśnie był taki system slow motion, no prawie się wysypałem. Silni są dosyć. O kurde, po mnie. Muszę poczekać trochę na hapsy. Bez tego leczenia to nie dałbym rady grać w grę, nie? To by było wręcz niemożliwe. Jak się walczy na dwóch takich silnych przeciwników, jest ostro ciężko. Ale to też kwestia taka wprawy, bo wystarczy być cierpliwym. Ja cierpliwy nie jestem. Wystarczy właśnie blok zrobić i teraz to skontrować powinienem na R, ale nie zdążę już ścisnąć. Unik spacją i tyle. I koniec naszej historii z kapłanką obłąkaną. You fucking snake! Zniszczę czcicieli, odszukam moich bliskich. I am not your child. I will find my mother and we will be together again. I will make this right. This is for my mother and every family you destroyed. Nieźle.
Nieźle, nieźle. Mamy też ten dodatkowy tutaj fanciki z niej. I to by było tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.